Witam ponownie na budowie domku nad stawem. Dzisiaj takie trochę poboczne zadanie, bo tak jak wspomniałem ostatnio, będziemy umacniali brzegi stawu. No i to będzie takie trochę skomplikowane zadanie, bo będziemy robili nie tylko kołkowanie, ale też będziemy wbijali larseny, grodzice winylowe. No tutaj wujek mówi, że niepotrzebnie forumowicze z Facebooka zasiali mi wątpliwość i to jest zbędne trochę umocnienie, ale jednak zrobimy coś takiego, żeby tutaj to... Żeby na twoim stanęło. Tak, żeby tutaj na moim stanęło i żeby tutaj, gdzie jest płyta, żeby się nic nie osuwało, więc to będzie tutaj w rzędzie będą wbite te grodzice winylowe, a później tutaj będzie to wyłożone kamieniem. No i dzięki temu na pewno się nic nie osunie. Także zabieramy się za pracę. Mamy tutaj taki kafar hydrauliczny, spalinowy. Macie tydzień. Atlas Kopko. No i 22 grodzice do wbicia. Także pierwszą zaczniemy testowo. A jak już nam coś będzie wychodziło, to może i nagram, pokażę, jak to wbijamy. Po wielkim początkowym entuzjazmie przyszło też wielkie rozczarowanie, bo okazuje się, że te grodzie niszczą się tutaj pod wpływem uderzeń młota. No i poza tym nie da się ich w zasadzie wbijać, bo wchodzą tylko pół metra mniej więcej. A to, co tutaj jest wbite, ta pozostała część, to już ręcznym młotem wbijamy. No, zadzwoniłem do firmy produkującej te grodzie. I co się okazało, że zły młot dali po prostu. Jedni mówią, że powinienem powiedzieć wcześniej, ale ja wysyłałem profil geotechniczny gleby. Więc tutaj coś jest nie tak, bo jeżeli wysyłam badania geotechniczne inżynierowi, on wylicza i daje takie urządzenie, to powinno to działać. A ja przejechałem dzisiaj 600 km i się okazuje, że być może na marne, bo dali złe urządzenie. Także na ten moment to jestem bardzo niezadowolony i polecić nie mogę, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Będziemy wbijali chyba ręcznie te grodzie, przynajmniej częściowo, na tyle, na ile się da. No i czekam też na kontakt ze strony firmy, zobaczymy, czy się odezwą z jakąś propozycją. Zaprezentujemy teraz, jak się wbija tą maszyną grodź. Ile tam jest centymetrów? 65 cm. 65 od tamtej grodzi, która jest wbita młotem ręcznym, którą ją tylko ustawiliśmy, więc to jest. Zobaczymy, ile to pójdzie. Jest tylko trochę wsadzone w grunt. No i załączymy maszynę i zobaczymy, ile pójdzie. Już nie ma co stukać, bo tamto już się wmiotło. Dobra, a może na boki teraz? Z jednego boku, z drugiego co? Spróbujemy? Nie wiem, według mnie to mówię wam, że ja bym wolał to na przykład przywieźć właśnie na górę cołówkę i tak jakby po całej powierzchni. Zobacz, dochodzi gdzieś. I co mówi, się... że teraz bok spróbować, ale tam próbowaliśmy chyba i też nie szło. Bok to nie, bo to będzie... Próbowaliśmy na tym boku. Bok to nie pójdzie, bo to nie będzie równomierne. Ile centymetrów teraz jest? Było 38, a teraz?
będzie się chciało tak jakby przekaszać, a przecież nie pójdzie, no także nie sądzę, żeby to co powiem. Teraz jest 36,5. 1,5 cm. No to się już zatrzymało, bo się na tym mieli, tak? Drugi dzień zmagań z grodzicami. Okazało się, że to nie jest takie proste, jak się wydawało pierwotnie. Ta maszyna nie jest dostosowana niestety do gruntu, który tutaj jest i bardzo ciężko te grodzice wchodzą, więc większość wbijamy po prostu młotami. Pokazuję, jak to wygląda. Wbijamy trochę mniej niż połowę, zależnie od grodzicy, tam od 60 do 80 cm. No tutaj pod spodem jest po prostu od razu glina. No ale może mimo wszystko te grodzice będą spełniały rolę, do której zostały tutaj przywiezione, czyli będą podtrzymywały ten grunt niespoisty tutaj na górze. No oprócz tego wymyśliliśmy, że trochę zaadaptujemy ten pierwotny pomysł i te grodzice wykorzystamy jako podstawę tarasu, który tutaj ma być zbudowany w ten sposób, że tutaj do tych grodzic wzdłuż budynku przykręcimy belkę, no i do tego będziemy montowali taras, więc może jakoś to się uda sensownie wykorzystać. To dzisiaj też panowie z firmy, od której kupiłem te grodzice, przyjechali, doradzili, żeby nawiercać taką mocną wiertnicą przed wbiciem. To rzeczywiście trochę pomaga, nie jakoś bardzo dużo, ale parę centymetrów jesteśmy więcej w stanie wbić. No i tak to wygląda. Już połowę wbiliśmy. Jest to niestety czasochłonne. Trzeci dzień zmagań z grodzicami. Wczoraj wbiliśmy większość. Chyba 12 sztuk. No i dzisiaj kontynuujemy. No niestety wbijamy to młotem. I tak to powoli idzie do przodu. Sznurek, no trzeba znać, odciągnąć tego. Zakończyliśmy etap wbijania tych grodzic winylowych, że nie wyszło nam bardzo równo, ale to będzie pod tarasem, więc tego nie będzie widać. Na pewno brzeg jest umocniony. Teraz tutaj od wewnątrz przykręcimy belkę, na której będzie się wspierał taras i później obetniemy grodzice na równo. Pokażę jeszcze tutaj z boku, jak to wygląda. Nie wyszło nam idealnie w linii, ale tam parę centymetrów to może będziemy w stanie to nagiąć. Zaraz zobaczymy. Skończyliśmy montaż grodzic. Wzdłuż tych grodzic przykręciliśmy belkę 12x12. Każde takie przęsło jest przykręcone na dwa ciesielskie wkręty, dziesiątki. Daliśmy też podkładki, żeby to jeszcze lepiej dociskało. Wyparliśmy później, żeby był równy dystans, żeby to wszystko wyprostować. No i tutaj jeszcze trochę obsypiemy ziemią, nie jakoś bardzo, ale tak, żeby tutaj było takie łagodne zbocze, powiedzmy tam około 30 stopni do wysokości styroduru. Z zewnątrz to tak wygląda. Tutaj na dole będą jeszcze posadzone jakieś kosaśce albo jakieś tam inne rośliny, które
mogą być okresowo zalane. No wyszło to dosyć solidne, miało być pierwotnie inaczej, ale jak już tak się nie dało bardziej wbić, no to wykorzystamy to po prostu jako podstawa tarasu. Pokażę jeszcze z drugiej strony, jak to wygląda. Tak to się prezentuje z drugiej strony stawu. Środkowe trochę nam się skrzywiły, no ale to będzie zasłonięte i tarasem, i tymi roślinami, więc nie będzie tego widać. Także tak podsumowując, no udało się ten brzeg umocnić. Jest też podstawa tarasu, więc już też jakieś następne prace można będzie wykonywać. Miało być trochę inaczej, ale trzeba się zawsze cieszyć z tego, co jest. Także no ogólnie jestem zadowolony z rezultatu. Dajcie znać, jak Wam się to podobało, co o tym myślicie. Dzięki za oglądanie odcinka i do zobaczenia w następnym.